To jest taki cel, który właściwie ma każde dziecko zaczynające grać w tenisa, żeby na przykład być właśnie w top 10, później w top 5, później w pierwszej trójce na świecie, więc naprawdę jestem przeszczęśliwa, że udało mi się to osiągnąć, ale teraz mamy oczywiście kolejne cele na horyzoncie i największym wyzwaniem będzie utrzymanie tego rankingu i właśnie bycie takim zawodnikiem bardzo stabilnym i sportowo mądrym, żeby być w stanie przez wiele lat utrzymać się właśnie w tej dziesiątce, więc będziemy teraz nad tym pracować i kolejne wyzwania przed nami. Nie wyobrażam sobie innego ambasadora marki Xiaomi. Iga jest bardzo młodą osobą, bardzo dużo osiągnęła w tak młodym wieku. Znalazła się w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji WTA na całym świecie. To jest naprawdę duże osiągnięcie. Jest dynamiczna, jest bardzo ambitna, jest bardzo profesjonalna. Przede wszystkim ja i Xiaomi mamy podobne wartości. Jakbym mogła nazwać siebie firmą, to też jestem rozwijającą się firmą. Xiaomi jest bardzo ambitne i widać, że ma ogromny potencjał, więc mam nadzieję, że wspólnie będziemy się rozwijać i też, że w przyszłości będą możliwe projekty, które właśnie przybliżą też innym ludziom mój sport i że będzie to możliwe dzięki mi community, gdzie będę dzielić się swoimi wrażeniami i tym, jak wygląda moje życie.